Panie, wiesz, za frajkę oddaję ci jakby 50% udziału w kanale. Daj mi z nim to wyjaśnić sam na no, sam, to... bo tak on będzie gadał, kurwa, jeszcze. Już raz próbowałeś i uciekł. To była wspaniała przygoda. Dziękuję Ci, Sylwester, za tą szansę i za możliwość. A nie boisz się, że Nitro jak się pozwie jednak za takie... Tego nie puścisz. Nitro? No. A i byście chcieli z Nitro się iść? No, ja bym się znaczy, zasługuje na liścia, no. A lepiej to zrobić za hajs. A co on powiedział? A ty, kurwa, dosięgniesz? On tam na swoim streamie, jak my wychodziliśmy, to on opacie kurwa na tych zjebów, coś tam. Jakby się ktoś dwa razy zjebał na ścianę, ale wiesz o co chodzi. My mamy hejt w dupie, ale nie jeśli ktoś, kto nie umie przyjąć hejtu, ciebie hejtuje, wiesz o co chodzi. Ja mam... że Nitro Zniak nie potrafi hejtu przyjąć? No nie, no nie. No, nie ma dystansu do siebie. Ta akcja ostatnio to tam było... no team, przesadzenie. Team nie. Nikt. Ale on też często przesadza, wiesz o co chodzi. Ja chcę zrobić tak, żeby kanał miał 2 miliony subów. A wydaje mi się, że jakbyśmy to robili tak, to ma szansę. No, no i czasem jakieś eventy, że jakieś połączenie, nie? Że no ja, tak, ty... i zebranie zarządu na przykład. Ja nie mam dystansu, a no dobrze, no to spoko, być może masz rację. To daj mi przykład, kiedy ja nie miałem dystansu w momencie, kiedy nie tyczyło się to... dziecka albo dziewczyny. Każdy mnie złomuje? Stary, zezłomować to ty kurwa powinieneś ten samochód, którym do szkoły cię stary wozi. Masz hamulce bębenkowe. No. No to dajecie te przykłady czy nie? A bębnowe jednak. A, kurwa. No to dajcie ten przykład, czy nie? No bębnowe, no kurwa, w maluchu są, no. No dobra, no to dacie przykład, czy nie? Nie, no ja czekam na przykład, no kurwa. Nie mam dystansu, no kiedy? No czekam, kiedy mi powiecie, kiedy nie mam. Jeszcze nikt nic nie napisał. Ktoś bekę z ciebie ciśnie, że ci nie staje, masz małego. No rzeczywiście, mega mnie to wtedy rusza. No dobra, no. Tak. Mieliście całe 5 minut, żeby dać mi przykład i kurwa nie skleiliście ani jednego chujowego. Więc no. Się spotykamy, nie? Pomysł gadałeś z Ulfikiem? Tak, on też nie ma problemu. Nie? Bo i tak robimy tak, bo ja bym chciał u mnie, żeby współprowadzącą była jakaś dziewucha, bo brakuje też. No kurwa, w chuj dobrze by było, nie? Wtedy na zebraniu zarządu trzech chłopów i jedna dziewczyna, nie? To było spoko, nie? A po prostu normalnie, wiesz, za frajkę oddaję ci jakby 50% udziału w kanale, bo wiem, że wolę mieć 50% udziału w czymś takim, nie? Gdzie razem możemy to budować, bo to będzie albo tyle samo, albo nawet lepiej, stary... Ja nie wiem, ten kurwa Boxer, to on co fame ma nowy pomysł, którego nie realizuje. Tak szczerze, to już jest kurwa jakaś mitomania kurwa zaawansowana. No kurwa, no. Boxdelus specialus kurwa, powinni się psychologowie zastanowić kurwa, o czym on mówi co 2 miesiące. Jeżeli chodzi o wiadomo ten, nie? Na wstępie jestem tak, jeszcze muszę przekminić. W ogóle mnie też mega odciążyło, stary, bo ja już kurwa mam... Jak... No właśnie, ale bo ja to się właśnie zastanawiam tak, bo z jednej strony... No dobra, aferki. A gdzie jest ta wypożyczalnia, którą miał? Albo jakiś kebab, co robił? Co on tam jeszcze robił? On wszystko kurwa robił. Klub, afterek. Co się z nim stało? Cześć, o co chodzi, nie?
strony mówi, o teraz jak ja zrobię, to będziemy rywalizować, ale sobie myślałem, kurde, Bogza i tak mnie 2-3 miesiące i powie, a już mi się nie chce. Właśnie nie, właśnie tam, ja mam tak, że moja reputacja, nie, jak ja bym olał no właśnie. Kafetki, to jest dla mnie mega fuck up, nie? Przemyślę, ale wstępnie jestem już na ten. Dobra. No to zajebiście. Wspaniałe się rejestrować. Kozak. No, mi to tam odpowiada, nie? Sponsorem odcinka jest BetClick. W trakcie rejestracji możecie użyć kodu promocyjnego Wataha. Uzyskacie cashback do 200 zł. Ja sobie nie wiadomo, po dużo ciosów i w walce z hejterem, i w walce z maksymalnie. Take One, no, przewalczył tylko minutę. Jakby był to pojedynek na inteligencję, no to bym... Zawsze jakaś szansa. Ja się nie zagłębiałem, że powiedziałeś. Kurwa, no co za chuj, bym mu zajebał, coś takiego, nie? Był na Polaka. Ale to nie, to nie jest taka afera. Teraz już tak nie jest, że dla ciebie ludzie, o to ten Japczan, co ma pana na Twitchu, patrzcie. To tak raczej nie jest. Dziwnie, Japczan bez okularów. Bardzo dobry zawodnik. Jak będzie gotowy, no długo. Nie, ja słyszałem, że on może ci stawić opór. Franio Paramaxil, z całą sympatią do Paramaxila, ale Franio podobno w życiu trochę więcej przetrenował. I tutaj stawiam na Frania. No wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo progresu Murańskiego, i tak tutaj postawię na tańcule. Tutaj stawiam, jeśli Arek nie wyjdzie, to Jacek będzie walczył z szalonym Jacek. Z Boksdal mamy konfrontację dzisiaj. A ja mam konferencję, co jest ważniejsze? Konfrontacja jakaś, jest walka, czy... stary. No ale no to... Jaka ich walka? Nie rozumiem. No ich walka jest ważniejsza na konferencji. A to już dwie walki, kurwa. No tak, ale walki. Oni są tacy zadymiarze, że jak będzie brakowało tematu, no to jest mój temat ratunkowy. Daj mi z nim to wyjaśnić sam, no, na sam, bo tak on będzie gadał, kurwa. Już raz próbowałeś i uciekł. Ale on powie, a ty później będziesz mógł na wywiadzie skonfrontować. No, tak, i niech to zobaczy milion osób na żywo, a ja będę dopiero to na wywiadzie pokazywał. Ale ja znam twoją wersję, to nie jest tak, że ja zadaję... Ale że kurwa ludzie się tutaj ten, od o widzów kłócą? Pytanie siedzę cicho. Dobra, będziesz miał pretensje, jak ja to poruszę? Chodź, pogadamy. Później. Ale ja to i tak poruszę, no. Masz dystans do tego, że promowałeś Hazard i kradzioną grę Metin 2? Próbowałem Hazard, na tym odcinku, który oglądam, jest Hazard. Kradzioną grę Metin 2. Ty wiesz w ogóle, co napisałeś? Chyba nie. Jak ładnie napiszesz zarzut po tych 10 minutach, to może się odniosę. Ja widzę, co dźwięk? Pytam, jak nie, no to pretensje. Nie no stary, wiesz jak to jest. Ja bym wolał to zrobić normalnie. Ja się nie wymiguję od tego, przecież wiesz tam doskonale, że ja tylko czekam na tą konfrontację. Walka Kacper Błoński, Marcin Dubiel. Tutaj kurs na Kacpra trena, ale obstawiłbym czas, bo tutaj będzie tylko jedna runda. Jest kurs na przykład, że poniżej 4,5 minuty to jest 2,90, ale poniżej 6,5 jest 2,10 kurs. To za konkursem o 100 zł z odcinka o pokoju? Do Jasia piszcie, niech wybierze ten. Jak tego nie zrobi, to jutro napiszę post, gdzie wyślecie mi linki. I ja bym postawił trwała. Niczego nie sprzedaję, ja się z niczym nie narzucam, mało tego. Sylwester Wardenga, czyli... No. Mógłbym powiedzieć naczelny komentator, a powiem tak. No. Stevie Wonder, czat się gotował. Tego nie puścisz. Czat się gotował, jak był Cage z tańculą. Paramaxil, tak? Paramaxil i Limasti. Czat się gotował, 90%. Telefon do Murana, telefon do Murana. Wardenga, ślepy jesteś, 90%. Telefon, ja nie czytam czatu, ale ja pytałem, Murana. Słuchaj, ja pytałem ale ja bym nawet tego telefonu nie odebrał, okay. Bo ja mam na to, wywalone mam na to. Uh-huh. Ale widziałem i śmiać mi się chciało w duchu. Sylwester Wardenga, Stevie Wonder. Nowa ksywa. Ja nie patrzę jak na nie czat. Patrzysz na czat? Na co patrzysz? Już, jak decyduje czat o tym, do kogo co a robicie. A w życiu. Ja nigdy, nawet teraz na konferencjach, to Hubert odpala czat, ja nie patrzę na czat, tylko prowadzę swój program. Natomiast ja wtedy uważałem, że skoro jest tańcula i jest twój temat, że warto by było akurat wtedy do ciebie zadzwonić, ale no, nie było takiego telefonu. Ja to nie decyduję. Natomiast żaden Stevie Wonder. Pomawiasz mnie. Co uważasz właśnie o tym, że z jednej strony pełno ludzi pisze, że koniec z Muranami, fame bez Murańskich, a ja... Zdobyłeś pliki gry w legalnej drodze od Gameforge'a, która jest ich prawnym właścicielem? Gameforge nie jest właścicielem gry Metin 2. Jeszcze raz musisz napisać. Jak jest jakiś program live, to telefon do Murana. Powiem ci dyplomatycznie. Gameforge jedyny ma od innej firmy, ale to sobie zgooglujesz licencję. Na serwery. No. A wyobrażasz sobie Gdańsk bez Bałtyku? Bo ja nie. Ja to dopiłem, żebyś tą stówę dostał. Ulfi, tu stoi. Daj stówkę mi. Skąd mam mieć stówę? No, zobacz. Ty, który ci bał ze mnie dał. Kurwa, boksera.
No to już ta stówa. Widziałeś? Na rękach mi się wzięło. Tak? Widziałeś, że? Dawaj na low kicki. Dawaj na low kicki. O, stówa w puli. Bogdzielem. Bogdzielem. Bogdzielem? Dawaj. Po jednym. Po jednym. Co, nie ma lekko. Dawaj, co taki kozak jesteś? Kurwa, kopię mnie zawsze za każdym razem. Tak? Dawaj mu. Dobry był. I kto powie pas? Po jednym. Nie, kto powie pas? Po jednym Bogdzielem. Konopski kontra Ksajo. I tutaj właśnie na Ksajo jest kurs 1.12. No to jest, nie opłaca się stawiać, bo mało można wtedy wygrać. Ja tutaj obstawię, że po prostu liczba rund będzie powyżej 1.5. Trzeba pamiętać, że Nitrozyniak przegrał tam w drugiej minucie 40 którejś sekundzie, więc Nitrozyniak prawie dotrwał do drugiej rundy. Co ty mówisz w ogóle? Z jakim wyrzutem to jeszcze powiedział? Więc myślę, że Konopski na luzie dotrwa i tutaj obstawiam, że walka potrwa powyżej 1,5 rundy. Ale to każdemu może paść, to jest jakby losowy moment. Tak jak też mówisz, jakby obserwował ciebie, jak jeden z dziennikarzy. Nie uważam, że jest takie natężenie emocji przed walką, że nie masz kontroli nad tym, czy ci może, czy nie może, wiesz. Myślę, że... Z tym to się no i słyszałem, że a twoja kondycja jest dobra, czy nie? Okej, w miarę. No nie jest kurwa perfekcyjnie. Bo właśnie słyszałem, że ten Konop ma taką niby nie do zajechania. Wiesz co, jego twarz działa na mnie bardzo pobudzająco i to czyli... od pewnego momentu zaczyna. Tak czyli samo jest jak... możliwość, że znowu się odpali. Jak mu powiesz, że żeby znowu zrobił to, co zrobił przed konferencją ostatnią, no to na 100%. Okej. A co on powiedział do twojego ojca? No bardzo złe rzeczy. Na przykład? No, że mój ojciec dokonywał aktu oralnego na mnie. Aha, okej. Okay. A tego? Nie było, tak? Było. Nie, kurwa, o, kurwa. Czy było tak? Ja pierdolę. A jak już jesteście takimi frajerami, że wystarczy was postraszyć, że się nie przyjedzie gdzieś, no to zadziałało. Konop, ale myślę, że za dużo sobie pozwalasz. Frajerem możesz siebie nazywać. Konop podszedł do mnie przed chwilą. Wiesz co, bo jakby powiedział, że też go troszkę poniosło. Przeprosił, miłość zachował. Jaką mam szansę, że to są... Rafał z nim. Nie, wyszedł od razu teraz tutaj. No tak, że wcześniej przeprowadził z nim od razu. Okej, okay, w każdym razie, wiesz, sytuacja była taka, że emocje go poniosły. To się zdarza, ale ja do czegoś takiego nie toleruję, bo uważam, że jakiś czas tutaj musi być, wiesz, no jesteśmy jego pracodawcą, rozumiesz, o co chodzi. On mówi, że federacja to są frajerzy, gdzie my jakby z Michałem nawet nie wiedzieliśmy, że ma, bo to marketing odpowiada za to, rozumiesz? Co my mamy jakby, wiesz? Była informacja, żeby to usunąć. Jeżeli byśmy usuwali na prośbę każdego zawodnika treści i tak to wszystko cenzurowali, no to też tak nie do końca może wyglądać. On zaszantażował, tak, że nie przyjedzie na konferencję. Tak, i w pewnym momencie mówimy, dobra, zrobimy tutaj wyjątek. Też była jakby tutaj osoba, która nas poprosiła jakby z naszego bliskiego otoczenia, ale no ogólnie... Czyli takie, nie, ogólnie takie sytuacje nie będą miały miejsca, bo też nie możemy... nie możemy. Aha, czyli jak ktoś wam powie, że ten... Jak ktoś wam powie, że... jak ktoś wam powie, że zachowaliście jak frajerze publikując nagranie, na którym inny zawodnik cudzą matkę wyzywa, to jest spoko. Jest jego wina, nie wasza. Mhm. Możemy ulegać niestety, wiesz jak to wygląda? Nie, nie jadę na galę. A, okej. Bo... Kasik oficjalnie odchodzi z tych wspaniałych wywiadów. Tak, to była wspaniała przygoda. Dziękuję Sylwester za tą szansę i za możliwość, ale wydaje mi się, że się wypaliłam już w tym zawodzie. Znaczy nie, jak złapiesz znowu chęć, to jakby wspaniałe wywiady zawsze będą dla ciebie otwarte. Dziękuję. Szkoda, łezka. Ale to stan dlatego, że Wiksa jest i cię wkurwia, że ona taka mała profesjonalna, czy co? Wiesz co, nie, ona się maluje na czerwono, szminką usta, żeby mnie przyćmić specjalnie. Aha. Bo widzisz, ja się ubieram jak... Bo tak to byłaś taka, taka mocna blondyna, nie, że... No bo patrz, ja się ubieram jak taki 15-letni chłopiec. No. A ona, wiesz, mocna szminka, tamta znowu Kasiu, ale ja powiedziałam, jakieś. Że ja ci szminkę pożyczę, ja ci mogę pomalować usta. Ale ja dyskutuję z tobą, tak? Wiesz co, jesteś żałosna. A nie chciałabyś? Wiesz co, ty jesteś żałosna. Ja nie będę z tobą rozmawiać, mów do ręki, reszta nie słucha. Ale muszę pogadać z Wojtkiem Golą, bo gadaliśmy przed wejściem. Że Wojtek przy farmazoniu. Nie, i Wojtek pamiętał o tym i sam mi powiedział, że no tak, ale wiesz, ja nie słyszałem przed uderzeniem, słyszałem już po co krzyczał i to było dokładnie to samo, bo on to powtarzał cały czas, nie? A potem na scenie mówi, nie pamiętam. Ale byłeś przy rozmowie czy nie? Bo mówisz, nie pamiętam. Stary,
nie pamiętam wszystkiego. Boxdent pokazuje się z pięknej strony. Jest może większy z nim, jest to jego zawodnik, ale mówi prawdę. A Wojtek, kurde, nie spodziewałem się po nim tego, bo jeszcze gadaliśmy przed jego wejściem na konferencję. Ale na 1000% był ten C-Word. No to słychać. A Kacper był wtedy pijany, że mógł zapomnieć? Czy... Nie wiem, on przyszedł na after, ja na tym też byłem 20 minut. Aha. Wiesz, to było prosto... A jest on gdzieś tutaj, Kacper? No z Kacperem to przecież zaraz konfrontacja. Ale gdzie? Właśnie na jakim kanale? No gadaliśmy z Boxdelem i ty coś chcesz zrobić, więc dogadaj się z Boxdelem i działamy. Gdzie ten Boxdel? Jest tu gdzieś? Plan był taki, ja mogę, bo żeby zrobić to w wozie transmisyjnym aferkowym. A macie ten wóz teraz? Jutro będzie już. Nie, no dzisiaj to już. Nie, no to dobra, jeżeli... zrobimy na wspaniałych wywiadach, tylko bo Kaniowski powiedział, że ty chcesz być, przeprowadzasz tę rozmowę. Ja jeżeli uważam, nie chcesz, że on to? Jest osobą, która wiesz, była, słyszała i w ogóle... Jeżeli masz ok też z tym, żeby to było na wspaniałych wywiadach, to... Mi to bez różnicy, to jest wasze. Ja, dla mnie to jest ok. To ja mogę zadawać pytania, a ty będziesz jako świadek. Chyba, że ty chcesz zadawać pytania. Możemy razem zadać pytania. Dobra, to jakiś tam będę stał, jak ja pierdolę. Dobra, to zajebiście. Tylko pytanie, gdzie jest Kacper? I walka wieczoru Lil Masti kontra Linky Master. Czemu on tam tych walk i tutaj ja też nie będę typował, która z dziewczyn wygra, a wytypuję sobie, że liczba rund będzie powyżej 1,5. To zajebiste kurs. Kurwa. To nie, ja tutaj sobie zrobię co innego. Tutaj sobie wytypuję, że wygrana będzie na punkty, bo jest 1,45 kurs. A wydaje mi się, że i jedna się nie podda i druga, że to będzie przewalczone. No u dziewczyn to się rzadko zdarza knockout, a czy jedna drugą podda? Dobra, tutaj stawiam, że, będzie, że walka się skończy na punkty. Jak obstawię 300 zł, to do wygrania jest 10 koła. Ja sobie lubię obstawić, no bo to potęguje emocje, jak się ogląda galę. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby traktować takie obstawianie jako zabawę, a nie formę zarobku. Ktoś buduje, tak jak ten Nitro albo TakeFan, swój content na... Nie, ale ja się zgadzam. Kiedyś faktycznie oni otwierali. Kurwa, ty, Murański, a co ty robisz w internecie? Przez 100% czasu. Ja czasami se wyzywam ludzi, ale jest to 5% czasu. W porywach 6%. Jesteś znany, kurwa, z tego, z czego jesteś znany, no. Pierdalali za dużo. Kiedyś... Chodzi ci o ten tekst Breslau teraz, tak? Jak się wojna zaczęła. Teraz. No tak, ale to jest, wiesz... Ale dwa, ty mówisz o szpiegu. Ale ten tekst Breslau pochodzi z gry Hearts of Iron, kurwa, 4, jak grałem Rzeszą Niemiecką, kurwa, w 36. No ja pierdolę, no. A ty 2014, akcja Rosja atakuje Ukrainę i ty uważasz naprawdę, że to pisał taki głupiutki 21-letni wtedy youtuber Sergiusz Górski, Nitro, ten tekst o tym, że Polska powinna zaatakować, zabrać Lwów i tak ale dalej. Ale ja się nie zgadzam, że ale wszyscy nie, są Nitro, ja mówię teraz ale o tym wciąganiu jego dzieciaka. Ale ty naprawdę wierzysz w to, że to pisał nieświadomy niczego obśmiewacz internetowy? To jest... Świadomy, ale ja ci, ale, wiesz co, ja nie chcę być jego adwokatem. I to bardzo świadomy. I to bardzo świadomy, budujący świadomie swoją społeczność, którą potem należy politycznie wykorzystać. To nie są żadne żarty. To był tekst, ściśle polityczny. I on teraz mówił, zaczął potem się tłumaczyć z tego tekstu u siebie teraz na streamie. Coś z Onetu przedrukował. To jest jego. Ja się pod żadnym z tych materiałów nie podpisałem. Wykop nie oznaczał. Czyli twierdzisz, oznacza że mnie, to pisał mnie. Muran, a nie Jacek Murański. To jest konto Jacek Muran. No. Jest konto na Instagramie. Nie, ja rozumiem. Wykop nie oznacza, no, rozumiem, a Jacek, jeszcze raz, jak robisz posta, no, to ty tworzysz tego posta. Idiota. A nie boisz się, że Nitrozyniak cię pozwie jednak za takie... No i ty tam też mówiłeś przez telefon, no przez telefon nie udostępniałeś co informacji. Że co zrobi? No. Sylwek. Ale wtedy jako materiał dowodowy do sprawy musiałby wiesz co dostarczyć? Wyniki badań. To ty powiedziałeś. Jaki pozew? Nie rób sobie, kurwa. Nie żartujmy, na razie. Na razie. Wywiady? Co? Tak szczerze ogólnie to uważam, że Wardęga tylko dlatego, żeby coś się lepiej kliknęło, kurwa, to też zostawia w domyśle, kurwa, ludzi. Takie inne rzeczy, tak samo jak teraz, kurwa, ludzie, kurwa, są prości, kurwa. Ludzie nawet nie wiedzą, czy mogą, kurwa, a jeśli mogą, to czy mogą, czy nie mogą, a jeśli nie mogą, to z jakimi konsekwencjami się, kurwa, bierze zajebanie, kurwa, bułki ze sklepu. Albo, kurwa, uderzenie kogoś w twarz na ulicy. A co dopiero, kurwa, w jakichś bardziej skomplikowanych rzeczach i w takim momencie, i w takim momencie on daje do zrozumienia, widzą, że ha, ha, ha,
to w sumie ja tam nic nie powiem, ale on powiedział, że ha, jakie badania, że coś tam i podsyca to w imię, kurwa, wyświetleń, no. Więc no. Pomimo, kurwa, że Sylwester Wardęga nie jest głupią osobą i tyle, no. Sam se, kurwa, pozwij Wardęgę. Po prostu takie, kurwa, średnie to jest, on niech robi co chce, nie?